Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Drukarnia Nowa Printing w Mississauga oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Jak wspomnieliśmy w poprzednim programie, w kwietniu zarejestrowaliśmy wiele imprez polonijnych, które sukcesywnie staramy się Państwu prezentować. Jedną z nich był uroczysty bankiet, jaki z okazji 70-lecia polskiej placówki 621 imienia generała Władysława Andersa Legionu Kanadyjskiego miał miejsce w sobotę 23 kwietnia w sali domu koła nr 20 SPK w Toronto. Zapraszam na sprawozdanie. Wśród blisko 100 osób biorących udział w uroczystości byli członkowie obchodzący jubileusz organizacji na czele z prezesem zarządu Ryszardem Tatarkiem, członkowie kilku placówek Legionu Kanadyjskiego, przedstawiciele innych polskich organizacji kombatanckich, Związku Weteranów II Korpusu 8 Armii Brytyjskiej i Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło Warszawa wraz z prezesami Stefanem Podsiadło i Janem Gasztoldem, członkowie zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, wiceprezes, kawaler Orderu Virtuti Militari Zbigniew Gądek i sekretarz Tomasz Bakalarz, reprezentująca Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej Krystyna Sroczyńska i prezes Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie Robert Zawierucha. Przy stole honorowym zasiedli komendant jednego z 9 okręgów Legionu Kanadyjskiego w Ontario, okręgu do którego należy polska placówka Jay Barford z małżonką, była komendant okręgu Legionu Sheila Harris oraz kapelan Kelly Jackson, attaché obrony przy ambasadzie Polski w Ottawie pułkownik Cezary Kiszkowiak z małżonką, komendant placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Krzysztof Tomczak z małżonką, prezes zarządu głównego SPK Andrzej Ruta, a także dwaj członkowie zarządu placówki 621 Legionu, weterani sierżant Hieronim Dolecki, żołnierz 1 Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego, ranny w czasie walk II wojny światowej i Władysław Grotek, żołnierz wchodzącego w skład 2 Korpusu 12 Pułku Ułanów Podolskich, uczestnik kampanii włoskiej. Spotkanie rozpoczęło wejście pocztów sztandarowych uformowanych przez kadetów Korpusów Wojsk Lądowych, Lotnictwa i Marynarki Kanadyjskiej, którzy nieśli flagę Kanady, zaś flagę polską i sztandar polskiej placówki Legionu imienia generała Władysława Andersa wnieśli jego członkowie Andrzej Kawka i Mirosław Józepczuk. Po odśpiewaniu hymnów Kanady i Polski zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych ostatnio członków placówki. Jej byłego prezesa, porucznika Tadeusza Gosińskiego, żołnierza 1 Kresowej Dywizji Piechoty, który został ranny w bitwie o Monte Cassino, i Bernarda Wiśniewskiego, zesłańca Sybiru w latach 1942-48, ucznia junackich szkół kadetów zorganizowanych przez II Korpus generała Andersa. Wspomnijmy, że po wojnie pan Wiśniewski ukończył studia na Uniwersytecie w Londynie. Nastrój głębokiej refleksji wzmocnił niosący się salą odegrany na trąbce sygnał Ostatnia Warta.
Rozpoczynając część oficjalną uroczystości, prowadzący spotkanie Ryszard Tatarek przypomniał w skrócie okres powstania i działalność polskiej placówki nr 621 Legionu Kanadyjskiego, mówiąc m.in. The organization, when they started, have almost 400 members. To late 70s was a little bit disruption, which later on is explained. The charter was brought back. And from that day, which is 1972, to this moment, General Anders have 44 years. But we're serving for the community non-stop, with no break, 70 years. The 70 years actually passed last year in April 9. Historię 70 lat istnienia polskiej placówki Legionu omówił wiceprezes Stowarzyszenia Lotników Skrzydło Warszawa Jan Kamiński, będący w przededniu wstąpienia w szeregi członków placówki nr 621. Przytoczmy kilka faktów z 70 lat działalności tej zasłużonej organizacji weterańskiej. Założona 9 kwietnia 1945 roku polska placówka Legionu Kanadyjskiego nosiła numer 346. Jej członkami byli Polacy, żołnierze Armii Kanadyjskiej i Polskiej w okresie I i II wojny światowej. Na czele zarządu znaleźli się prezes Stanisław Bogusławski oraz dwóch wiceprezesów, Adam Hadys oraz Jan Brodkiewicz. W czasie obchodów swego 25-lecia placówka, której pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Dover Court w Toronto, miała aż 379 członków. Od roku 1972 placówka działa już pod numerem 621 w nazwie, obierając za patrona generała Władysława Andersa. W jej obecnym zarządzie znajdują się następujące osoby: prezes Ryszard Tatarek, wiceprezes Lesław Marczewski, kierujący kampanią charytatywną sprzedaży kwiatów maku pod nazwą Puppy Found Władysław Grotek, księgowa Aleksandra Berczyńska i Hieronim Dolecki, będący członkiem organizacji od chwili jej założenia. Członkowie placówki biorą udział w comiesięcznych spotkaniach w domu SPK przy Beverly Street w Toronto, gdzie ustalają plany i zadania na dalsze akcje, czy to charytatywne, czy też dotyczące uczestnictwa w obchodach ważnych wydarzeń z historii Kanady i Polski. Placówka wspiera młodzież harcerską angażującą się w akcję sprzedaży kwiatów maku, z której dochód przeznaczony zostaje na wsparcie wielu instytucji, szpitali i miejsca pobytu weteranów. Środki z funduszu wspomagają również najbardziej potrzebujących członków placówki, wdowy po weteranach, a także studentów, dzieci członków i weteranów zrzeszonych w placówce. Gośćmi placówki w przeszłości byli m.in. w 1950 roku generał Kazimierz Sostkowski, naczelny wódz polskich sił zbrojnych w okresie II wojny światowej, a w 1976 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła, nasz święty Jan Paweł II. Wiele pięknych słów na temat działalności placówki imienia generała Andersa wygłosili goście honorowi. Oto fragment wystąpień przedstawicieli Królewskiego Legionu Kanadyjskiego. First of all, I would like to comment on the earlier note about the Polish squadrons in the RAF and as well as the soldiers and the Navy people. But the reason I'd like to particularly mention the Polish squadrons is that one link I have with this community is I had the great honor of being taught to fly in the late 60s and early 70s by Jan Lewandowski and Jan Falkowski, who both flew with one of the British RAF Polish squadrons. And all I can tell you is, based on what I saw of them and what I've seen here, you are a very proud community that has always here to help and work with people and do it in the right way. The number of people here today, I think, is probably another example of that same pride. And you should be proud, you are proud, and we thank you very much from District D. You have a great deal to be proud of, 70 years serving your community. The Legion is proud of you. And on behalf of the district commander, who cannot be here today as she had a previous engagement, she sends her congratulations, wishing you the best of luck and continued service. Thank you.
Zabierając głos, attaché obrony przy ambasadzie Polski w Ottawie, pułkownik Cezary Kiszkowiak powiedział: Today's celebration takes place 2 weeks before the 71st anniversary of the end of Second World War. That did the war that so severely affected our nation and Hamlet. Today, in this hall, there are witnesses of those events among us. Please join me in a round of applause for them again. W dalszej części swojego przemówienia pułkownik Kiszkowiak, uczestnik misji wojskowej w Afganistanie, podziękował władzom Kanady za przyjęcie po zakończeniu II wojny światowej polskich żołnierzy, a weteranom za podtrzymywanie w ich rodzinach i społeczności polonijnej pamięci o naszej historii i pielęgnowanie patriotyzmu. Podkreślił kanadyjsko-polskie braterstwo broni, które po latach ma miejsce podczas misji zagranicznych, a także współpracę wojskową w ramach NATO polegającą na szkoleniu polskich żołnierzy na terenie Polski i Kanady. Na zakończenie swojego wystąpienia pan pułkownik przekazał na ręce pana Tatarka medal pamiątkowy od ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Postać generała Andersa i historię dowodzonego przez niego II Korpusu przywołał także prezes zarządu głównego SPK Andrzej Ruta, podkreślając podobieństwo obu organizacji weterańskich. Pan Ruta wspomniał również o wspólnym uczestnictwie z członkami polskiej placówki Legionu w obchodach rocznic narodowych oraz pracy na rzecz społeczności polonijnej. Składam najserdeczniejsze gratulacje i dziękuję wam za wkład pracy społecznej oraz życzę wiele, wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów pracy organizacyjnej na dobre stowarzyszenia Polonii, Ojczyzny i Kanady. Dziękuję za uwagę. Thank you for your attention. Życzenia członkom placówki 621 Legionu złożył także prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło Warszawa Jan Gasztold. Dziękując za pomoc niesioną weteranom, zamieszkałem w Domu Spokojnej Starości Copernicus Lodge. Tradycyjnie zebrani wznieśli kilka toastów. Za obchodzącą w tych dniach 90. rocznicę urodzin królową Elżbietę II, obecnych na uroczystości weteranów, a także za wszystkich żołnierzy polskich i kanadyjskich, którzy walczyli i ginęli na frontach obu wojen światowych. Uroczystość zakończył koncert piosenek wojskowych w wykonaniu kapeli Stella Polonia ze Scarborough. Wśród znanych pieśni nie zabrakło oczywiście legendarnych Czerwonych Maków. Pero